Dzień dobry, Mateusz Bender, zapraszam na sport. Turniej boczi, który zainicjowało w 2013 roku miejscowe stowarzyszenie Nie, a tacy sami, przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie cieszyło się wielkim zainteresowaniem osób niepełnosprawnych. Nic więc dziwnego, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią informacje o wznowieniu rozgrywek uczestnicy przyjęli niezwykle entuzjastycznie. Tym razem na obiekcie szkoły podstawowej nr 14 mogliśmy oglądać rywalizację sportową wywodzącą się z włoskiej gry w bóle, boccia. W tegorocznym turnieju wzięło udział 7 drużyn z 6 powiatów. No faktycznie mieliśmy dwuletnią przerwę spowodowaną niestety tą epidemią COVID-19. No ale już w tym roku nie mogliśmy wytrzymać, żeby tego turnieju nie zrobić, bo w sumie to ten turniej już organizujemy od 2013 roku, czyli teraz jest 8 regionalny turniej bocci. Wiele zawodniczek i zawodników biorących udział w turnieju to stali bywalcy, którzy są wprawionymi w boju sportowcami tej dyscypliny. Byli również debiutanci, którzy dzielnie rywalizowali z pionierami boccia w Lubinie. Tak, emocje są bardzo duże. Dzieci się przygotowywały, mają systematycznie treningi w szkole. No wiadomo, że są osoby, które są pierwszy raz na zawodach i te emocje są rzeczywiście podwójne, ale wszystko jest jakby... Uspokoiły się i jest dobrze. No, te początki były wiadomo takie ciężkie, bo trzeba było wejść do nowej szkoły, wszystko nowe, ale teraz już jest dobrze. Zasady nie są skomplikowane, ale w samej rywalizacji trzeba być niezwykle skupionym, aby rzucona przez nas bila dała punkty dla drużyny. 13 bili, główna bila to biała bila, zwana jackiem. Do jacka dorzuca się inne bile, czyli 6 niebieskich i 6 czerwonych. I tymi bilami się gra. Co o tych bilach? Bile miękkie, różnego typu, miękkie i twarde, to zależy od zdolności grającego. Gra bocci wywodzi się z włoskiej dyscypliny bóle. Bulami się rzucało do jednej bili rzucało się bulami i tak samo tutaj, tak? Tylko to jest przemyślane dla osób mniej sprawnych, po to, żeby im było lepiej rzucać, tak? Nie jest to gra na piasku, tylko na boisku takim, na którym się łatwo rzuca. Patronat honorowy nad turniejem objął Robert Raczyński, prezydent Lubina. Turniej bocci, sport dla każdego, realizowany był w ramach projektu sportowego, który otrzymał dotację z gminy miejskiej Lubin. Pierwsze miejsce wywalczyła ekipa gospodarzy, a tacy sami z Lubina. Słaby sezon Górnika Lubin zakończony w taki sam sposób. Podopieczni Przemysława Cielewicza w ubiegły weekend ulegli błękitnym Koskowice w wyjazdowym spotkaniu 2-5. Słaba jesień i jeszcze słabsza wiosna powoduje, że zawodnicy i cała społeczność Górnika chce jak najszybciej zapomnieć o sezonie. W Koskowicach w dużym osłabieniu przyszła kolejna porażka. Na początku weszliśmy na pewno dobrze w ten mecz. Podeszliśmy wysoko do przeciwnika, staraliśmy się odebrać wysoko piłkę. To na początku wychodziło, dzięki temu stwarzaliśmy sytuacje bramkowe, a potem głupie błędy, bramki dla przeciwnika po naszych błędach indywidualnych. W całkiem innych nastrojach jest zespół Błękitnych, którzy jako Beniaminek zajmują 5. pozycję i mogą jeszcze awansować o 1. pozycję. Myślę, że ogólnie wygraliśmy zasłużenie. Chcieliśmy ten pojedynek zakończyć zwycięstwem, bo to jest ostatni mecz na własnym boisku. Mówiąc szczerze, to jeszcześmy w szatni rozmawiali, że trzeba grać do końca, zrobić tych 6 punktów. Może się uda podskoczyć o 1 pozycję wyżej, z tego względu, że teoretycznie jeszcze mieliśmy tą szansę do drużyny, która jest na 4. miejscu. No i również tak jak mówiłem chłopakom przed meczem, że dobrze by było tutaj, tak jak mówię, zrobić 3 punkty, żeby wszyscy zagrali, czyli cała 17. Udało nam się to zrobić, wynik dobry, wszyscy po prostu byli na boisku. Także myślę, że tak to chyba ma wyglądać generalnie na naszym tutaj terenie. W ostatniej kolejce Ligi Okręgowej Błękitni pojadą do Radwanic, natomiast Górnik Lubin otrzyma walkowera za spotkanie z Orkanem Szczedrzykowice, który wycofał się z rozgrywek. Miedziowe Lisy posiadają grupy młodzieżowe w 2 kategoriach wiekowych, junior i junior młodszy. Od wielu lat szkoleniem kolejnych pokoleń siatkarzy w Kuprum Lubin zajmowali się z powiedzeniem Daniel Dłużniakiewicz i Kamil Jas. Jednak od czerwca nastąpiła zmiana na trenerskim stołku. Młodzież poprowadzi teraz Piotr Szarejko. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.